takie akcje teraz powstają, z czego się bardzo cieszę. No, witamy też pana Piotra Rapacza, znacie na pewno, bo jest ratownikiem, do tego instruktorem pływania. Witam serdecznie też przedstawicielkę Asię Gazety Fakty Kościańskie. Witam też serdecznie pana Michała Tomczaka, instruktora nauki jazdy, który tutaj nam będzie robił zdjęcia i nakręcał film, który ukaże się na stronie internetowej szkoły. Największy kontakt jest z panią Pauliną, gdzie ona tutaj zniknęła. Również staramy się uwrażliwić w temacie wszystkiego, co jest bardzo ważne. Ta akcja jest skierowana szczególnie do was, do dzieci, aby uwrażliwiać, aby rozumieć potrzeby tych istot, które czasami znajdują się w trudnych sytuacjach. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy istotami lubiącymi być w grupie, cieszyć się obecnością siebie nawzajem. Psy są również stworzeniami rodzinnymi, stworzeniami, które chcą uczestniczyć w najlepszych formach zabawy, współistnienia, radości, obcowania. Natomiast niektóre niestety ze względu nie na niefrasobliwość, na nieodpowiedzialność osób, które powinny być odpowiedzialne za taki stan rzeczy, znalazły się w różnych trudnych sytuacjach. Schronisko właśnie ma zapobiegać takim formułom, schronisko ma zabezpieczać te pieski i te koty, które niestety, ale znalazły się w trudniejszej sytuacji. Pamiętajmy o jednym, że pies to żyjące, wrażliwe stworzenie, które powinno być zawsze otoczone opieką. To my udomowiliśmy naszych podopiecznych i my bierzemy odpowiedzialność. Niestety człowiek czasami doprowadza do takich sytuacji, gdzie takie pieski i koty nie mają tej należytej opieki i odpowiedzialności ze strony osób starszych, dorosłych, jak również dzieci. Pamiętajmy, że pies to nie maskotka. Pamiętajmy, że pies to nie jest prezent na chwilę, którego za chwilę można odłożyć na półkę, zapomnieć o nim. To żywe stworzenie, które musi jeść, pić, które musi być wyprowadzane, czyli musimy zapewnić mu wszystkie elementy potrzebne do życia. Czasami chorują, czasami wymagają tej opieki troszkę większej i wtedy my jesteśmy również za to odpowiedzialni. Okres niestety wakacji, okres niestety świąt jest okresem, kiedy do naszego schroniska... W podziękowaniu, słuchajcie, możecie oczywiście, będziecie mogli, pewnie Państwo nam pozwolą, dotknąć zwierzaczki. Ja myślę, że miałam tutaj samych miłośników zwierząt na sali rytmiki zgromadzonych. Patryk, widzę, że tutaj nie może się doczekać, aż pogłaszczę wilczura. Patryk, mam rację? Także ja serdecznie jeszcze raz dziękuję za wasze zaangażowanie. Mam nadzieję, że w przyszłości również będziecie wspomagać. Właśnie też zostali wolontariuszami w Gaju. Jeżdżą do Gaju ze swoją mamą i bardzo opiekują się zwierzątkami. Karmią, wyprowadzają. Także naprawdę tutaj warte podziwu, bo chłopacy robią też kawał dobrej roboty. Dziękujemy za to.